Mano widzowie, z tej strony Elzart. Witam w kolejnym odcineczku z Rynku C. Na rynku dzieje się, no nieciekawie można powiedzieć, no nieciekawie jest. Te ceny, ceny ubolewają, naprawdę bolą, mnie Znaczy bolą. Bolą mój m, wartość śmieć w ale tak naprawdę to, czy mnie tak strasznie jakoś boli, no troszkę jest to irytujące, co się dzieje. Ale jedyna pozytywna rzecz, którą Wam na początku pokażę. To są kapsuły z Antwerpu. I tutaj nie mówię, że one rosną. One stoją w miejscu dosyć, więc... Takie dosyć stabilne Antero kapsuły. Kandydaci. No, nie chcą się pokazać, jak widzicie. Typowy rynek Steam. Nic, kurde, tutaj nie działa. O, wejdziemy teraz. No, jako tako stoją w swojej cenie To jedyny pozytyw, tak szczerze. E, I kapsuła, która według mnie. Przyszłościowa, bardzo przyszłościowa. No ale co, jeszcze szybkim wstępem. Sponsor tego odcinka. Najpierw strona skinów skin smokey. Link dostanę oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów z kodem LZ, przymiania bardzo pokopcia Plus tego przy wpłacie z moim kodem dostajecie 35% bonusu do doładowania. Przy 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za free. Strona nie na klejek. Przez wy miecie naprawdę dużo, bardzo dużo ślicznych craftów za free, więc serdecznie polecam. I również polecam mój drugi kanał cs 2 Link będzie w opisie. Jak chcecie sobie zajrzeć. Nowe materiały, wydaje mi się że dosyć ciekawe i spoko. Jesteśmy na Steam czarcach. Dlaczego jesteśmy na Steam Chartsach? Żeby wam tylko pokazać, jak ta liczba graczy tutaj w pikach coraz bardziej, coraz bardziej sobie maleje i maleje i idzie naprawdę ku dole. Więc nie wygląda to zbyt ciekawie i zobaczymy, jakie te statystyki niedługo, za ostatnie 30 dni, jak będą się pomniejszać. Mam nadzieję, że Counter Strike i Valve planują coś grubego. Generalnie co może się zmienić niebawem? Może się nie niebawem zmienić to, że będzie przeciek na klejek. Jeżeli będzie przeciek na klejek, to wtedy będą jakieś bodźce, jeżeli będzie przeciek na Jeżeli nie będzie przecieku na klejek, no to naklejki pojawią się tydzień przed majorem, najpewniej może dwa tygodnie przed, jeżeli dodatną wcześniej. Jeżeli pojawią się dwa tygodnie przed, no to, to też już tak nie za dużo czasu już zostało. Znaczy dobra, trochę jeszcze jest do tego, ale już tak nie najwięcej, wiecie co, wiecie o co mi chodzi. Więc tak, przed nami czeka nas Kopenhaga. I szybkie, szybkie podsumowanie. Co będzie, jak będzie Kopenhaga? Prawdopodobnie szynki jeszcze bardziej upadną, dlatego już ludzie będą otwierać kapsuły i tak dalej, więc te szynki będą leciały w dół, również. E, I Paryż może czeka odbitka, bo Paryż strasznie na niskich cenach teraz jest i cały czas też jest na spadkach, tak naprawdę jest coraz niżej. Zobaczcie to. No, Paryż również spada. Paryż również jest ku, do, ku dołku, e, idzie. No, ale generalnie Paryż jest bardzo przeinwestowany, więc. Jakby tutaj ja bym się tego spodziewał tych cen, no bo tak nawet te ceny są obvious, no bo kurde, za dużo tego jest w Paryża e, Otwierany jest mocno, ale co to ma do rzeczy, gdyż tego i tak jest jeszcze za dużo I tego no trzeba się pozbyć jakoś na rynku, tak i te ceny teraz są dosyć no atrakcyjne bym powiedział A mogą niedługo wystrzelić, znaczy niedługo, no to jak będzie chodzić Kopenhaga e, Ze względu na to, że na przykład Kopenhaga będzie z tłem Tak samo właśnie na to może skorzystać Antwerp, a co ciekawe Antwerp, ta kapsuła Zobaczcie, że ta cena stoi, a jeszcze jak będzie z tłem Tutaj, właśnie, yy, nasza Kopenhaga. No to naprawdę, yy, może tutaj być ciekawie, według mnie. Może ciekawie się ta sytuacja układać na rynku Steam. Yy, I co? No, tyle. I co z rzeczy. Nine-Z odpadło. Nine-Z, Nine-Z. Nine-Z nie ma. Inwestycja, którą polecałem. Więc, w sumie, warto się pochwalić tutaj, że Nine-Z wyleciało. Kolejna zaleta. Yy, o, załaduję nam ten rynek kiedyś. Czy on tak będzie? Mielił, mielił. Kolejna zaleta tego, dlaczego ta inwestycja jest po prostu genialna, według mnie. Dlaczego ta naklejka? No, ładna, jest według mnie po prostu ładna naklejczka fioletowa, ładny kolorek. Przyszłościowa, bardzo. Od jeszcze nie dostali się, więc tak naprawdę, tylko na to liczyć. No i co? To była widzowie, w tym filmie szybkim i skromnym. strzynek to już w ogóle 80 groszy za ukąszenie, W ogóle, co wy o co sądzicie? To nie jest już taka trochę za niska cena? No, te ceny to aż dziwne są, że ludzie po tyle sprzedają. Ja bym po tyle nie sprzedał strzynek tak szczerze, no tak za nisko. Jak już to bym kurde kupował magazyny. Nic sprzedawał na przyszłość. No ale to wiadomo, jedni wolą ryzykować, inni wolą e, siebie i Mają stracić jeszcze więcej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu było tyle. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.